Podobno w Rossmanie pojawiło się sporo nowości włosowych, dlatego dzisiaj robimy całą pielęgnację nowościami z Rossmana. Chodźmy. I ja mam na to pewien plan, więc zrobimy sobie mega rozbudowaną pielęgnację. I widziałam właśnie, że jest tutaj nawilżający podkład pod olejowanie ze Stars, więc bierzemy, cena 21,99 i od razu przetestujemy olej dla włosów średnio wysokoporowatych, właśnie też ze Stars i cena dokładnie ta sama. Więc mam nawilżający podkład pod olejowanie, mamy olej i teraz czas na łagodny szampon i znalazłam z nowości marki Hergot szampon łagodny, więc bierzemy, cena 25,99 za 280 ml, wsadam do koszyka. Dobra, i na sam koniec przydałaby się mega treściwa odżywka emolientowa i znalazłam taką z Only Bio, to jest w sumie maska z silikonami, więc bierzemy, cena 22,99, wsadam. Dobra, i jeszcze brakuje nam serum, więc szukamy. Dobra, i wyczaiłam serum z serii Blond od Yob, wygładzające serum do włosów blond i rozjaśnianych, więc bierzemy, jestem ciekawa, 27,99. Ja do swojej pielęgnacji na pewno będę chciał wcierkę nawilżającą. To jest jakaś nowość z Crazy Hair. Cena to 24,99 za 100 ml, więc nie jest źle. A jako odżywkę to jeszcze w sumie nie wiem co. Chciałem, że tu są jakieś z tych, co Julka wybierała. Na pewno jeszcze wezmę do tego te ampułki, bo widziałem, że w Stanach coś takiego jest popularne. Te ampułki w składzie mają mnóstwo jakichś kwasów, więc podejrzewam, że będzie miało to działanie takie domykające łuskę włosa, więc w sumie może być ciekawe. Nabłyszczanie plus domknięcie, więc zapowiada się spoko. Cena to 29,99 za 4 ampułki, więc w sumie spoko. Dobra, i teraz jeszcze potrzebujemy serum i już miałem na oku wcześniej to serum, bo jest to serum bez silikonów. Ja zawsze używam bez silikonowego. Cena to 24,99. Kupiłem jakiegoś ciekawego szamponu, ale za bardzo nic tutaj takiego nie ma, więc chyba wezmę ten. Ja mam ogólnie włosy blond, więc może być ciekawie. To jest do włosów blond i rozjaśnianych, więc zobaczymy. Cena jest dosyć wysoka, bo to 35,99. Dobra, to już będzie wszystko. Będziemy płacić osobno. Oje, wyszkroną kasę. To wcale nie jest tak tańsza pielęgnacja, nie oszukujmy się. 120. Dobra, zaczynamy kasowanie. Trochę się boję, bo w sumie te wszystkie produkty były dosyć drogie. Hello, cześć wam! Jesteśmy. Dawaj siatkę z zakupami. Dobra, więc wyciągamy. Moje. Ja jestem ciekawa tych twoich rzeczy w ogóle. Dobra, no teraz moje. Ja zacznę w ogóle pielęgnację jako pierwsza, bo ja mam olejowanie na podkład nawilżający. Ja już mam trochę poturbowane włosy. Najpierw sobie je rozczeszę. Dobra, więc mam podkład nawilżający i nakładam w ogóle. Ale dziwnie wygląda, nie? No, taki matowy żel. Ale ja myślałam, że to będzie bardziej w formie mleczka czy coś takiego. Ale w ogóle to nie jest taki typowy żel, tylko taki jakby... Widzisz, on jest jakby matowy żel. I w sumie jak nałożyłam taką jedną porcję, to tylko na jedną stronę mi starczyło. Tego nie mówię, bo nakładam dosyć obficie. Mi ale pewnie nie zapach. Mocny zapach. Ale ładny. Taki męski. Nietypowy dosyć bym powiedziała. Dobra, biorę sobie teraz szczotkę Janekę i sobie wczeszę. Teraz olej i to jest olej do włosów średnio i wysoko porowatych. Tutaj mamy główne oleje wyróżnione, to masło mango i olej figowy. Dobra, jest bezbarwny, więc to jest dobre info dla blondynek. Dobra, i nakładam dokładnie w to samo miejsce, czyli od ucha w dół. Moim zdaniem tutaj producent trochę źle podpowiada z tym, że koniecznie zrób metodę OMO, bo nie trzeba robić OMO. I wręcz ja, kiedy robię sobie olejowanie na podkład nawilżający, czy na podkład z odżywki, czy coś, wręcz nie robię metody OMO specjalnie, no bo no jakby łatwiej zmyć coś takiego, jak masz na podkład albo na odżywkę. Dobra, teraz wczesuję się nieco lepiej, tak mi się wydaje. Dobra, mam klamrę, więc sobie zwiążę. Dobra, teraz pielęgnację robi Tymoteusz. I wiesz, czego jestem najbardziej ciekawa? Ten szampon, który kupiłeś, on jest do włosów blond, czy on jest fioletowy? Dawaj! Wow! Jak te żele takie! W tych pisakach. No. Co się wyciskało te tubki. No. O Lord! To bierzemy się za pielęgnację. Najpierw użyję szamponu, potem odżywka z ampułkami. I to może być ciekawe. Mega ciekaw tych ampułek. Nie? Ja też. Przed pielęgnacją zrobię jeszcze nagranie efektu przed i porównamy to z efektem po i zobaczymy, czy serio tak nabłyszcza, jak producent tutaj mówi. Rozczesujemy, zwilżamy. Dobra, i bierzemy szampon. Jest to szampon średniej mocy. Ma niwelować żółte tony. W sumie ogólnie mam żółte włosy, więc może zostanę dzisiaj ze srebrnymi. Jestem mega ciekaw tego efektu, bo wygląda mega ciekawie. Ej, a jestem ciekaw, czy ja go mam zostawić na jakiś czas? A nie. Ale dobrze się pieni, co? Skubany. No, mocno. Szampon zmyty. Nie wiem, czy jest jakaś różnica. Może w sumie są bardziej ten...
A może to jakieś placebo? Dobra, nieważne. Bierzemy się za odżywkę i te magiczne ampułki. Według tego, co pisze producent, albo można stosować te ampułki samodzielnie, albo razem z odżywką. I ja stwierdziłem, że ja to połączę z odżywką, żeby był jakiś tam super turbo efekt powiększony. Jeśli chodzi o to, jak to zastosować, to trzeba wziąć około 10 ml odżywki i połowę ampułki. Ile to będzie 10 ml odżywki? Orzech włoski. Serio, tak mało? No, orzech włoski to tyle, nie? To powinno być łatwe w otwieraniu. Może do góry. A tu jest jakiś... No? O! I pół tego. Ty się bawisz małego chemika! Dobra, to jest pół. Ogólnie pierwsze wrażenia, bo nie dość, że to się wylewa z dłoni, ciężko to w ogóle otworzyć. Trzeba bardzo pamiętać o tym, żeby wszystkie kroki zrobić przedtem. Ogólnie tak mało odżywki nam się jeszcze nie zdarzyło nakładać. I teraz mam to wszystko wymieszać. Okej. Okay. Tej odżywki się robi tutaj coraz mniej, bo jeszcze spada na dół. I tego serum to głównie na tej stronie dłoni nakładał. Różowa szczotka specjalnie dla ciebie, proszę. Dobra, jakoś mi się to udało nałożyć. Wczeszę sobie to jeszcze. I dobra, i całość mam zostawić na 5 minut, więc czekamy 5 minut. I co robić w tym czasie, jak mam minąć te 5 minut? Minęło 5 minut, zmywamy. No i co? Ja nadal czekam. Zostało mi jeszcze 5 minut, więc za chwilę ja się zebram za swoją pielęgnację. A ja w tym czasie sobie nałożę tą złotą wcierkę z pszczółkami. Nie ma to za bardzo zapachu. Ta wcierka ogólnie jest jakaś taka bardzo miodowa. Ale dobra, najważniejsze jaki będzie efekt. Dobra, nałożyłem ją tak dosyć konkretnie. Czas na serum. No, czas na serum. Już miałem przyjemność je testować. Wiem jak działa. Działa fajnie. Jest mega wodne, ma bardzo ciekawą konsystencję, przez to fajnie się nakłada na włosy. Ale do czego dążę? Dzięki temu, że wiem jak ono działa, łatwiej mi będzie ocenić tą odżywkę. Więc nakładam tyle co zawsze, dwie pompki. I warto zaznaczyć, że to jest serum bez silikonów. Dobra, ja już mam włosy wysuszone i tak się prezentuje to odbicie od nasady, które miało chyba występować po tym szamponie w sumie. No trochę jest, no. No ale nie do tego służy ten szampon, nie? No nie, chyba nie. Ale ma proteiny. O. Dobra, pokazuj tople! O ile jest, bo w sumie nawet nie wiem, nie widziałam. No. No błyszczą nawet w słabym świetle. I to tak dosyć konkretnie. To co zauważyłam, że są to ciążone. Dobra, to teraz zaczynamy moją pielęgnację. Ja już olej z podkładem nawilżającym trzymam faktycznie 40 minut, chociaż normalnie nie przekraczam tego czasu. No to tutaj mi się po prostu zdarzyło, więc idziemy nad wannę i kontynuujemy pielęgnację. Chodźmy. Dobra, i na początek dokładnie sobie poleję całe włosy i skórę głowy wodą i za chwilę idziemy. Przystępujemy do mycia szamponem. Dobra, i teraz sięgam po ten łagodny szampon Haircut. Ja w ogóle jestem ciekawa, czy on będzie się dobrze pienił. No bo wiecie, łagodne szampony to raz, ale dwa, czy one się dobrze pienią. Pieni się bardzo dobrze. I zmywam. Dobra, odsączam włosy z nadmiaru wody. I bierzemy sobie nowość, maskę Nivea. To jest maska emolientowa z silikonami. Więc sprawdźmy to. Tak nieładnie, jak zawsze. Zjedź z mojego ręcznika. Wow, ale gęsta! Dobra, nie przykleiła mi się do ręki, no, ale naprawdę jest bardzo gęsta. Rozcieram, słownie jak jakiś gęsty balsam. To będzie w ogóle idealne połączenie. Już wiecie, jak szukałam tych nowości na półkach. Maska emolientowa z silikonami będzie idealna, żeby domknąć całe to nawilżenie z olejowania na podkład. Dobra, rozprowadza się przyjemnie, biorę sobie teraz szczotkę i wczesuję. Dobra, ja tą maskę dosłownie zostawiam sobie na 2 minuty i zmywam, bo czuję, że będzie naprawdę konkret dociążająca i wygładzająca. A nie chcę po prostu przesadzić, moje włosy łatwo przeciążyć, więc zmywam. Dobra, odsączam włosy z nadmiaru wody, zakładam ręcznik i przechodzimy do serum. Dobra, czas na serum i z tego co tutaj czytam, to trochę jakby na moje nieszczęście nie ma tutaj silikonów, więc mamy serum bezsilikonowe, a w sumie się dziwię, bo przy włosach rozjaśnionych i blond to wręcz na... wręcz polecałabym silikony, żeby je po prostu ochronić. Mam nadzieję, że nie będzie srebrne. No nie! Dlaczego?! Ale jakie to jest dziwne w ogóle. Dobra, jak rozstawam w dłoniach, to zachowuje się jak krem. Dobra, serum mam nałożone, także idę teraz wysuszyć włosy. No i wracam do was z efektami końcowymi i omówimy sobie wszystkie produkty, które są fajne, które są warte uwagi, a które kompletnie nie. Więc idę suszyć włosy i patrzymy, co z tego wyszło.
No, ta maska to jest hit. Dobra, jeśli chodzi o mój efekt, to ja uważam, że jest wow. Jest tafla i ja już nie pamiętam, kiedy miałam tak dobrze i mocno wygładzone włosy. Jednocześnie nie są przyciążone, bo ja tą maskę dosłownie nałożyłam na 2 minuty i naprawdę tylko wczesałam chwilę, moment i już zmywałam, więc bardzo szybko zadziałała. I ja już w tym momencie mam 2 hitowe produkty, które są genialne po prostu i warto sobie je wypróbować z tych całych nowości. Więc od razu przejdziemy sobie do produktów. Więc ja chcę zacząć. Dobra, jeśli chodzi o moje produkty, to ja kupiłam ich aż 5. I tak, jeśli chodzi o ten zestaw, czyli podkład nawilżający i olej, ja muszę po prostu to potestować dłużej, póki co jestem na tak, ale no mówię, to nie jest kwestia jednego mycia, tylko bardziej po prostu muszę sobie potestować w różnych sytuacjach. Ale jeśli chodzi o szampon łagodny, który świetnie się pieni, a uwierzcie mi, że bardzo ciężko w ogóle jest znaleźć szampon, który jest łagodny, nie podrażnia skóry głowy, a dodatkowo świetnie się pieni, a ten właśnie taki jest. I mimo tego, że kosztuje około 29 zł, to polecam sobie spróbować. Wydaje mi się, że to też jest większa pojemność. Tu mamy prawie 300 ml, 280 ml. To jest dużo. No, jest to więcej niż standardowo, tak mi się wydaje. I ta maska, to jest maska emolientowa z dodatkiem silikonów i również bardzo ją polecam. To, co tutaj teraz widzicie, tą tafle i to, że mam tak wygładzone włosy, właśnie zawdzięczam temu. Więc to są produkty, których jestem pewna. I oczywiście będę je testować dalej, ale na ten moment zrobiły na mnie największe wrażenie i jestem pewna, że dalej będą się tak samo dobrze sprawdzać. Ja takiej tafli tutaj nie widziałem od naprawdę dłuższego czasu. Ręczę za tą maskę. Efekt jest mega. I jeśli chodzi o to serum, jest dziwne. Moim zdaniem przy włosach rozjaśnionych bardziej polecałabym, żeby to był jakiś dodatek z silikonów. Nie ma. Ja nie lubię serum bez silikonów, ale nie przeciążało włosy, mimo tego, że dałam 2 pompki, nie mam szarych włosów, więc jest jakby dobrze. Jest spoko, ale nie kupiłabym ponownie, bo nie rajcują mnie po prostu takie rzeczy. Ja lubię serum, który ma silikony i który dociąża. Więc tym samym, jeśli chodzi o cały ten zestaw, który dzisiaj nałożyłam, to właśnie serum, który nie ma silikonów, jakby nie wpłynęło za bardzo na wygładzenie, które dała ta maska. Więc to, co tutaj widzicie, to jest zasługa głównie maski. Podsumowując, resztę będę testować, serum nie kupię ponownie, ale to są hity tego odcinka, jeśli chodzi o moją pielęgnację. A teraz Tymoteusz, bierz swoje i mów o swoich. Dobra, u mnie też było 5 produktów, ale bez żadnego oleju i tak dalej. Tylko postawiłem na ten eksperyment z tym Herbot. Mam mieszane uczucia. To kosztuje 3 dychy, to 26 zł. To nam starcza na 8 użyć. No, odżywka jest dosyć dużej pojemności, więc no, starczy nam na dosyć długo. Ale czy to było warte siebie? 60 zł, nie? Ja uważam, że nie. Odpowiedzcie sobie sami. Zwłaszcza po moim efekcie z ostatnią maską za 2 dychy. Wiadomo, to jest bez silikonów. Więc jakby ten efekt jest taki, no powiedzmy, bardziej naturalny. Kupiłbyś ponownie? Nie. Mimo, że tu są kwasy, to lepiej się sprawdza barwa octowa za 11 zł. Która też jest właśnie domykająca łuskę włosa. Nie nakładałbym razem z tą ampułką, bo jest to mega utrudniające zadanie. Jeśli zdecydujecie się na to, to zróbcie to sobie przed pielęgnacją, a nie tak jak ja w trakcie pielęgnacji, bo jedyne co was spotka to wkurzanie się. I wylanie połowy. No i wylanie połowy, a szkoda tego. Dobra, czas na szampon. Ten szampon miał mi ochłodzić tony. Czy to zrobił? Powiedz te. Nie bardzo. W sensie nie widzę. Ja widzę, że masz chyba te ciemniejsze, ale jeśli chodzi o twoje włosy, to nadal masz takie żółte. No wiadomo. Masz ciepłe kolory. Gdybym to stosował pewnie dzień w dzień i do tego jeszcze tą specjalną maskę i specjalne serum, to po jakimś czasie by był efekt. Ale po jednym użyciu no to raczej ciężko. Moja skóra głowy jest dosyć problematyczna i była taka dosyć spięta po tym szamponie, więc no zresztą jest to bardziej szampon taki średniej mocy, ale czy bym kupił ten szampon? Nie odpowiada on raczej moim oczekiwaniom, więc nie, ale jest okej. Dobra, jeśli chodzi o wcierkę, to no jest nawilżająca i tak dalej, ale u mnie tego nawilżenia jakoś tam nie było super widać. Nie widziałem różnicy za bardzo między tym a Joanną Konopną, w sumie nawet na plus dla Joanny Konopnej. Jeszcze ją wypróbuję, ale
efekt jest na tyle słaby, że jakbym nic w sumie nie nałożył. Czekaj, a będzie coś, co ci wypaliło, czy nie? Dobra, przejdźmy do serum. Jeśli chodzi o serum, podoba mi się. Jest fajne, bo ta formuła taka wodna dobrze mi się rozprowadza na włosach. Ja też lubię serum olejowe, nie lubię serum silikonowych. Ja mam ogólnie swoje ulubione serum bezsilikonowe. Jest to serum od 4 szpaki dla włosów średnio porowatych i ono jest o wiele gęstsze od tego. To mi się lepiej rozprowadza na dłoniach, bo mam całe dłonie równomiernie pokryte. Przy tamtym to tak różnie to bywa i zdarzało mi się przeciążyć przez to włosy, a tutaj tego nie było. I uważam, że tu jest lepsza pompka, bo tam masz pipetę. Tu jest lepsza pompka, ja nienawidzę pipet, a tutaj jej nie ma, więc z tego wszystkiego, co mi się udało dzisiaj przetestować, to jest mój ulubiony produkt. To jakby okejka. Jeśli pod tym filmem wypijecie 5000 łapek w górę, to kolejny film, jaki zrobimy z Tymoteuszem, to cała pielęgnacja kosmetykami dla mężczyzn. Ja jestem ciekawa, co w ogóle z tego wyjdzie. Stanę się mężczyzną i urośnie mi broda? Sprawdźmy to!